W tym odcinku dowiecie się o najgorszym momencie wakacji, który przeżyłam. O, pakujesz się. Nie zapomnij o książkach, bo bez tego twój obóz będzie nieudany. No, pakuj się. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego na wyjazd wakacyjny potrzebne są książki i dlaczego mama się tak cieszy. Wszystko zaczęło się 2 dni wcześniej, gdy pomagałam bratu w malowaniu. Zobacz, Kasper. Tymi kredkami Big Kids możesz kolorować, a potem bierzesz mokry pędzelek i traktujesz to jak farbę. Patrz, a tymi kredkami, one są takie grube i mają bardzo mocny kolor, możesz malować po wszystkich powierzchniach. Po papierze, po szkle, po drewnie, po tekturze. Zobacz. Co robicie? O, rysujecie super. Mam, Amelka, dla ciebie niespodziankę. Długo nad tym myślałam i wymyśliłam w nagrodę za takie piękne świadectwo. Pisałam cię na obóz naukowy chemiczny na 14 dni. Prawda, że świetny pomysł? Jestem pewna, że dzięki temu jeszcze bardziej pokochasz chemię i będziesz miała łatwiejszy start w liceum. To nie do końca jest tak, że ja tak lubię chemię. Tylko chciałam po prostu dopiec Hani, bo ona ma z chemią problemy. No to ja chciałam jej pokazać, że ja wcale takich nie mam. A ty co tak wcześnie rano masz lekcję, co? Nie twoja sprawa. No co ruszasz? Dziewczyny, wejdźcie, bo się spóźnimy. Amelka, wstawaj, puść mnie tutaj. Mamo, a wiesz co? Bo ja dzisiaj będę miała o 2 lekcje dłużej, no bo zapisałam się na to kółko chemiczne. No i jest super, naprawdę uwielbiam chemię. A ty... Przyznaję, to było w sumie trochę złośliwe i ta kara jest odpowiednia do tego, co zrobiłam. Hania, ty się chcesz spóźnić na tą poprawę z chemii? No ale Hania mnie strasznie wkurza i po prostu chciałam jej dopiec. Jeszcze mam dla was flamastrę. Pokaż. Amelka Kacperkowi sobie porysuje. A którym flamastrem mogę malować? Nie wiem. Te mają efekt wow, bo możesz nimi pomalować, a potem wymazywaczami zrobić różne wzorki. Te są tak delikatne, że możesz je traktować jak pędzel i tak malują jak pędzel. A te mają wygodny uchwyt i intensywne kolory. 3 dni później byłam już gotowa na wyjazd. Amelka, będę za tobą bardzo, bardzo tęsknił. No wiesz co, Amelka, warto się było dobrze uczyć, bo takie nagrody to jednak ci zazdroszczę. No, miłego wyjazdu. Amelka, pośpiesz się, bo się spóźnimy, chodź. Nie poddawałam się. W drodze na obóz jeszcze próbowałam przekonać mamę, żeby zmieniła zdanie. Ja bardzo cieszę się z tej nagrody, ale... Nie wiem, czy obóz naukowy to taki dobry pomysł, no bo, no wiesz, no to może nie jest dla mnie, może tam nie będzie fajnie, no nie wiem, mamo. Amelka, twoje zaangażowanie w 7 klasie i oceny mówią zupełnie co innego. Jestem pewna, że świetnie sobie poradzisz i dodatkowo świetnie się tam będziesz bawić. Niestety, nieskutecznie. To teraz wam trochę opowiem o obozie. Wyobraźcie sobie, że wstajecie rano i po śniadaniu od razu idziecie na zajęcia, które trwają 4 godziny. Przez 2 godziny mówią wam o jakimś czymś, czego nawet nie zapamiętasz, a potem robią eksperymenty, które w ogóle nie wychodzą. Z tego co pamiętam, chyba tylko 1 czy tam 3 eksperymenty wyszły na całym obozie. Masakra. A później są jakieś zajęcia, gdzie po prostu macie coś robić i jest strasznie słabo. Po prostu przez cały czas byłam w pokoju. A chciałam zadzwonić do mamy. I co? Na obozie nie było zasięgu, już nie mówiąc o internecie. Po prostu nic. Kacperku, jak ślicznie namalowałeś, jaka żyrafa, to co? To lew. Oh, przepiękne zwierzaki. Mamo, czy zrobisz zdjęcie mojego lwa i żyrafę? Tak, już robię. A po co? Bo chcę pokazać Anelce. A może chcesz z nią się połączyć wideo? Tak. Tak? Pewnie masz do niej pytanie. To ja spróbuję się z nią połączyć. Ja mam pytanie o kolory. Dobra, już dzwonię. Nie mogę się coś z nią połączyć, wiesz? No nic. Nie jest dostępna. Spróbujemy potem jeszcze raz. W czasie wolnym szukałam miejsca, w którym będzie jakikolwiek zasięg. Mamo, zadzwoniłaś się do Amelki?
Wiesz co, próbowałam kilka razy, ale wydaje mi się, że ona się tak dobrze bawi na tym obozie naukowym, że zapomniała naładować telefon. Będę jeszcze próbować, nie martw się. Dwie kreski, żeby skontaktować się z mamą. Mamo, no i co, zadzwoniłaś do Ameryki? Wiesz co, nie mogę się dodzwonić, ale no nie wiem, spróbujmy jeszcze raz, dobra? Zobaczymy, może teraz odbierze. No nic, może jeszcze potem spróbujemy. Dwie kreski, zbawienie. Zmigowałam, zmigowałam. O. Mamo, o, no cześć, no co tam, halo? Mamo, będę szybko mówić, bo mi strasznie niewygodnie. No, halo, halo? Słabo cię trochę słychać. Halo, halo? Nie słyszę cię. Nie. Powiedz coś, halo? No, bo jest fajnie. Bardzo niefajnie. Fajnie jest na obozie, no to się cieszę. Mówiłam ci, że tak będzie. No to super. Co ty, mamo, mówisz? Mówię, że tu jest strasznie. Halo, halo? Amelka, w ogóle cię nie słyszę. Mamo, tu jest strasznie niefajnie. Amelka, w ogóle cię nie słyszę. Wiesz co, zadzwoń, jak będziesz miała lepszy zasięg. No, buziaczki, no papa. Mamo? Mamo, halo? Już myślałam, że jest nadzieja, no ale niestety nie. Nie udało mi się dogadać z mamą, ani wysłać SMS-a, więc została mi tylko jedna opcja. Mamo? Co ty tam? Mamo, bo listonosz ci przyniósł jakiś list. A co to? A nie wiem. Dziwne. Mamo, przyjedź po mnie. Najlepiej od razu, tu jest okropnie, nie chcę tu dłużej być. To był najgorszy obóz, na jakim kiedykolwiek byłam. Tak znienawidziłam chemię, po prostu jakaś masakra, zepsuło mi to całe wakacje, moje całe wakacje po prostu. Ja nie mogę i odwiedziało mi się, nie chcę iść na żaden profil do liceum, w którym nazwie jest chemia. Nie, nie chcę. I wiesz co? Teraz rozumiem Hanię, dlaczego ona tak nienawidzi chemii. Tam było na tym obozie tak dużo osób w jej wieku, właśnie w pierwszej klasie liceum, którzy musieli zakuwać tą chemię na tym obozie, żeby poprawić oceny. Nie, masakra. Nienawidzę chemii. Nie. No strasznie mi przykro, kochanie. Naprawdę nie przypuszczałam, że tak się stanie. Myślałam, że to jest dobry pomysł. No, postaram się to jakoś wynagrodzić. Mama zrozumiała swój błąd i mam nadzieję, że nigdy jej nie wpadnie pomysł do głowy, żeby znowu nie wysyłać na jakiś obóz naukowy. No i jak wróciłyśmy, to wiadomo, że najszczęśliwszy z mojego powrotu był mój brat Kacper, więc zajęliśmy się rysowaniem. Faktycznie ładne masz te rysunki. To co rysujemy? To może... moje wymarzone wakacje? Tak. Tak? Dobra, to rysujemy na tej wspólnej kartce i zobaczymy, co nam wyjdzie, dobra? W trakcie rysowania z Kacprem przypomnieliśmy sobie wszystkie najlepsze momenty tych wakacji. Wow, ale super. No to skończyliśmy już, co? Świetna robota. Znajdują się teraz tu wszystkie rzeczy, które chcielibyśmy zobaczyć na wakacjach. Sami zobaczcie, jest to wspominać. To co, Amelka? W ogóle nic nie opowiadasz o obozie chemicznym, a na pewno było super. Przecież nauka w wakacje to ulubione zajęcie każdego nastolatka, prawda? No, robiliście jakieś doświadczenia, eksperymenty? Dziewczyny, udało się. Amelka, będziesz zadowolona ze swojego prezentu. Wyobraźcie sobie, że dostałam zwrot części kosztów za twój obóz chemiczny w ramach rabatu na następny obóz. Świetnie, myślę, że świetnie. Co, Amelka, tym razem może zdecydujesz się na matematykę. Wiesz, bardzo potrzebny przedmiot. Haniu, ja wszystko pamiętam. Pamiętam też, co obiecałaś mi w zamian za nowy pokój. A ze średniej nici. Kochanie, to ty pojedziesz na obóz. Razem z twoimi innymi kolegami, którzy muszą poprawić oceny z chemii. I chcesz wiedzieć, jaki masz prezent, Amelka? No? Opłaciłam ci kurs prawa jazdy. Chyba będziesz zadowolona. Co? Naprawdę? Tak. O, cieszysz się. No, no. A to kiedy będzie? Od poniedziałku. Tak,
To był najgorszy wyjazd, na jakim kiedykolwiek byłam. Czy Hania pojechała na ten obóz? Nie. Choć w sumie powinna. Ale czy wywiązała się z umowy? Tak, ale to może w innym odcinku. I to prawda. Będę jeszcze w te wakacje chodziła na kurs nauki prawa jazdy. No i mam nadzieję, że zdam w tym roku jeszcze prawo jazdy, więc trzymajcie za mnie kciuki. No i w sumie na bieżąco Was będę informowała, jak tam mi idzie z nauką i czy zdałam. Pa!